Chwała Panu naszemu. Wiecie, tak mogliśmy tutaj słuchać i takie dobre wnioski można wziąć sobie z tych słów, które słyszymy. Tu słyszeliśmy, że jeśli chcesz walczyć z grzechem, ze złem, nigdy nie próbuj tego sam robić. Ludzie próbowali sami, zamykali się w zakonach, uprawiali różne jakieś posty, a diabeł się śmiał. A Pan czekał na człowieka i wołał doń: przyjdź, ja się z tym rozprawię, bo ja jestem zwycięzcą, a ty możesz być zwycięzcą we mnie. Wiecie, to jest naprawdę piękne, że to nie są baśnie. Mamy do czynienia z czymś, co jest realne, ale diabeł chciałby nam poprzez różne sytuacje, można powiedzieć, różne wydarzenia, które dookoła nas się dzieją, przy nas się dzieją, wmówić: człowieku, to są tylko baśnie. Ale chwała Bogu naszemu, Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, że otwieramy Biblię i czytamy, to nie są baśnie. Paweł, to nie baśń. Tymoteusz, to przecież też nie jest baśń. Epafras, też nie jest baśń. To nie jest postać z baśni. Tak moglibyśmy mnożyć ludzi i dochodzić do ludzi dzisiejszych czasów, świadectwa, których też możemy czytać, których już nie ma na tej ziemi. Piękne świadectwa i one nam mówią, ku chwale Boga to nie są baśnie, czytamy o realiach. Ale czy nas interesują te rzeczywiste realia? Czy może lepiej śnić baśnie? Baśnie, o których tutaj też i Maciek wspomniał, baśnie, które płyną z różnych kazalnic, z różnych miejsc, poprzez różne nauki. Ludzie lubią chwytać się tych baśni. Paweł ostrzegał, mówiąc: Tymoteuszu, bądź naprawdę takim sługą, który będzie głosił rzetelnie Boże Słowo, czyste Boże Słowo, bo ten czas przyjdzie, że ludzie będą chcieli baśni, będą nastawiać ucho swoje. Mówcie nam baśnie. Baśnie, my wiemy, co to jest baśń. Było źle, tragicznie, ale wszystko i tak w końcu się dobrze skończyło. Dużo jest takich baśni. Nieraz słyszałem w kazaniach też, gdzieś tam się otwierało, można powiedzieć, czy książkę, czy wchodziło się gdzieś i tak się słuchało. No, i człowiek po prostu jak zna słowo, mówi: no baśń, piękna baśń, ale jej nie chcę. Jej nie chcę, bo wiem, gdzie tam naprawdę baśń się kończy. Kończy się baśń i staje, można powiedzieć, przed oczami człowieka rzeczywistość. Ale po cóż mu ta rzeczywistość, kiedy go już nie ma na ziemi, kiedy umarł ze swoją baśnią. Izraelici, wiecie, mieli pewną też swoją baśń. Oni chodzili w baśniach. Ale Bóg nie chciał, żeby oni chodzili w baśniach. On chciał, żeby oni chodzili w rzeczywistości tego, żeby poddali mu się. Żeby naprawdę przyjść do swojego serca, że on dla nich chce jak najlepiej, że on chce ich wprowadzić w coś wspaniałego, w coś cudownego, w coś, na powie, czego jeszcze oni nie doświadczyli, czego oni jeszcze nie widzieli. No bo przecież nie widzieli ziemi obiecanej. Byli tam tylko ci, którzy byli wysłani. Oni widzieli, przynieśli wieść, ale nawet i zobaczcie, że oni nie dali wiarę, że to miejsce może być dla nich. Wiecie, tak bardzo ważne, czy my dzisiaj dajemy wiarę temu wszystkiemu, co my słyszymy. Czy my dajemy wiarę słowom naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział tak piękne słowa: idę przygotować wam miejsce, a gdy je przygotuję, przyjdę i wezmę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Cudowne słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, cudowne słowa obietnicy, których możemy się chwycić, mocno się nim ich chwycić i mówiąc: Panie, prowadź. Ty prowadź oczywiście, nie ja. Bo ja się mogę poprowadzić ku temu, ale tam nie dojdę. Izraelici nie chcieli dać się prowadzić. Chcieli iść, ale nie chcieli dać się prowadzić. To było największym ich błędem. Kiedy patrzymy, ale ten błąd można powielać.
powielać przez pokolenia i tak, wiecie, go powielać. Ale to jest głupotą, powielać coś. Mądrością, czytamy poprzez Słowo Boże, jest to, kiedy uczymy się, widząc, można powiedzieć, błędy, które oni popełnili, że my tych błędów nie chcemy już popełniać, bo znamy konsekwencje tych błędów na ich własnym, można powiedzieć, życiu. Ale mogę posłuchać baśni. Dziś Bóg jest inny. Dziś Bóg działa inaczej. Dziś Bóg nie zabija. I mogę sobie ubrać, można powiedzieć, swoje chodzenie z Bogiem tak, jak ja chcę je widzieć. Moje dojście tam, tak jak ja sobie je, można powiedzieć, wezmę. Moje bycie tam, według mojego mniemania. Ale my śmiało możemy powiedzieć, to są rzeczywiście tylko mrzonki, które może mieć człowiek. Dobrze nie mieć rzeczywiście mrzonek, żadnych rzeczywiście mrzonek, ale mieć czyste, piękne pragnienie. Panie Jezu, ja naprawdę chcę osiągnąć to miejsce. Ja je naprawdę chcę osiągnąć, ja je chcę zdobyć poprzez Ciebie, zdobyć to miejsce, które Ty dla mnie przygotowałeś. Pomóż mi. Ja wiem, w jakich ja realiach żyję. Ja wiem, co mnie otacza. Ja wiem, co muszę uczynić, abym mógł tam wejść, abyś Ty mógł mnie tam wprowadzić. Rzeczywiście, wiecie, naprawdę nie słuchać baśni. Wiecie, możemy czytać słowa i nawet przeczytamy je sobie i tak możemy chwilkę się zastanowić. Nasze podejście, nasze patrzenie na to, nasza bojaźń względem tego, czy ona w ogóle może jest czymś, można powiedzieć, czego tak naprawdę nie ma. Bo to ich spotkało, przecież mnie to nie spotyka. Naprawdę można się zastanowić, czym jest zbawienie. Kiedy, wiecie, tak sobie myślałem o tej wędrówce Izraela, o zbawieniu, które Bóg dla nich miał przygotowane, jak oni połowicznie tylko wzięli to zbawienie, Boże zbawienie. Szkoda, że nie weszli, możemy powiedzieć, w pełni tego zbawienia. No szkoda, że nie weszli. Ale szkodą byłoby to, gdybyśmy my nie weszli, gdybym ja nie wszedł. W pełni zbawienia, które Bóg dał w Jezusie Chrystusie. Bo można nie brać tak naprawdę tego. Można gdzieś posłuchać diabła. Diabeł walczy, on nieustannie walczy. Każdy dzień to jest naprawdę dzień, można powiedzieć, kiedy człowiek toczy wielki bój. Albo go nie toczy. Ma świadomość tego boju, albo nie ma świadomości tego boju. Myśli, no po prostu, no opuściłem Egipt, no przecież wszystko już jest fajnie. Do którego miejsca doszedłem, idąc z Panem? Do którego miejsca On mógł mnie już doprowadzić? Do którego może nadal mnie prowadzić? W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, wiecie, są takie słowa, nad którymi się właśnie zastanawiałem po prostu, czy ja się tym przejmuję? Czy to, co napisał apostoł Paweł do wierzących, dając im pewną przestrogę, bo to była przestroga dla Koryntian. On chciał, żeby oni naprawdę całym swoim sercem wzięli z tego jak najgłębsze pouczenie, które on chce im dać. On, który znał dokładnie historię swojego ludu izraelskiego, widział, co ten, można powiedzieć, co ten lud przeszedł. Ile ten lud spotkało nieszczęść z powodu ich własnej głupoty. I z powodu ich własnej głupoty przecież to ich spotykało. Nie z powodu tego, że oni kochali Boga, że byli posłuszni Bogu, że oni dali się kierować Bogu. Nie to. Nie z powodu tego to ich przecież spotykało. Były doświadczenia, które Bóg na nich posyłał, aby badać ich, aby uczyć ich. Ale niestety większość tych rzeczy to była powodem głupoty. Dlatego tak powiedziałem, wiecie, my możemy się zastanowić, czym naprawdę dla mnie jest dzisiaj zbawienie. Czy ja cenię sobie zbawienie? Czy w tym zbawieniu naprawdę chcę, żeby Pan Jezus trzymał moją rękę? A ja chcę posłusznie iść za Nim, jak dziecko, którego po prostu ojciec rękę bierze i prowadzi. A ono mu się nie wyrywa. Nie próbuje mu się wyrywać.
ale ufa mu i idzie, bo wie, że on wie dokładnie, gdzie je chce zaprowadzić. Bóg wiedział dokładnie, gdzie chce zaprowadzić Izraela. Bóg, który dał nas, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, i nasz Pan Jezus Chrystus dokładnie wie, gdzie chce nas zaprowadzić. Izrael, zobaczcie, on nie pozwolił Bogu trzymać się za rękę. Tak naprawdę nie pozwolili. Byli jak takie krnąbrne dziecko, które chciało mówić: ja samo, puść, ja samo, ja wiem. No i to wiem ich zgubiło. Ja też dzisiaj mogę powiedzieć: ja sam, ja wiem. I to wiem mnie zgubi. To moje wiem naprawdę mnie zgubi. Bo wiem nie pomaga. Izraelczycy, Izraelici bardzo dużo wiedzieli. Czytamy, kiedy nasz Pan Jezus mówi do faryzeuszy, faryzeusze bardzo wiele wiedzieli. No ze Słowa Bożego nie było im równych w Izraelu. Ludzie, którzy tak bardzo wiele wiedzieli. Ale Pan Jezus im powiedział, że pomrzecie w grzechach swoich z tą całą swoją wiedzą. To im nic nie dawało. Jakże dobrze naprawdę przejąć się tym, co mówi Pan. Śpiewaliśmy tą pieśń. Smutna pieśń. Ani odrobinę jakby radości w tej pieśni nie znajduje. Smutna pieśń. Jest taka jeszcze inna pieśń, która kiedyś mnie tak bardzo, wiecie, zastanowiła. To jest pieśń Królu Chwały. W tej pieśni jest też właśnie taki jakby wątek pokazany, że Pan nie może znaleźć swojego miejsca w swoim ludzie, bo ten lud jeszcze ma dużo ze świata w sobie, a nie chce jakby tego usunąć. Też bardzo zastanawiające, że Pan nie może, tak jakby ten człowiek, który pisał tą pieśń, widział to i przez niego jakby Bóg chciał pokazywać: zobaczcie, ja chcę, ale nie mogę. Paweł pisze właśnie w Koryntian, w tym pierwszym, 10 rozdziale, takie słowa: a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Zobaczmy na ten obraz, który apostoł ludziom wierzącym chce, ja bym powiedział, wbić w ich serca. Wbić, żeby im pokazać po prostu, jak muszą być czujni i trzeźwi tutaj w tej pielgrzymce. Jak muszą wiedzieć rzeczywiście, gdzie, do czego nadstawiają swoje ucho. Czy do baśni, czy do rzeczywistości. Co bardziej, ja wiem, moje ciało lubi baśnie. Ono lubi. Ono się zachwyca baśniami. Ono aż mlaska na te baśnie. Ono nie lubi rzeczywistości. Ono nie lubi prawdy. Ono nie chce słuchać o prawdzie. No każdy chyba z nas ma, wiecie, tą świadomość, że nasze ciało po prostu tego nie lubi. Kto lubi prawdę? Prawdę, która mówi, że muszę całkowicie oddać się Chrystusowi bezgranicznie, w 100%. Moje ciało się od razu wzdryga. Jak to? To tak naprawdę już nic dla siebie? Nic? To nie będę mógł nawet tego robić, tamtego robić, tam nie będę mógł pójść, to nie będę mógł zrobić? A no jeśli Pan zechce, tak. Może to być coś, co wydaje się niepozorne, totalnie nieszkodliwe, ale jeśli Pan powie nie, to znaczy nie. Kto z nas lubi tę prawdę? Które ciało lubi tę prawdę? Ciało lubi inną też prawdę. Ono lubi tą prawdę. Pan nie patrzy na twoje ciało. Ciało niech robi, co chce, bo Pan patrzy na serce. To ciało akceptuje. Czyli ciało dla ciała, dla przyjemności ciała, a serce dla Pana. No, u Pana tego nie ma. Nie ma takiej połowiczności, coś tu, coś tam.
To tak jak diabeł chciał powiedzieć, no dobra, ty będziesz rządził miastem ludzką duszą, ale ja sobie zatrzymam jakąś część w tym zamku. Nie, powiedział Immanuel. Nie zgodził się. Pięknie to Banian pokazał. Albo pięknie to Bóg pokazał Banianowi, a Banian to mógł przedstawić. Nasz Pan nie zgodził się. Wszystko. I dla nas trudne jest do zaakceptowania. No możemy sami sobie powiedzieć, trudne jest zaakceptować nam to wszystko. Izrael nie potrafił tego zaakceptować. Trudne było im zaakceptować, że Bóg chce całkowitego ich posłuszeństwa. I teraz zobaczmy, no czytamy tak, można powiedzieć, drastyczne słowa z jednej strony, gdzie Paweł może mówić do wierzących, mówi bracia, a chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli. On pisze, możemy powiedzieć, totalnie do kościoła, bo dzisiaj kościół może cały to czytać. Każda cząstka może to czytać i może to odnieść do samej siebie. Bracia, siostry, chcę, abyście dobrze wiedzieli. Dobrze wiedzieli, on tutaj pisze, dobrze, żeby to nie uszło naszej uwadze, żebyśmy my nie pomyśleli sobie, to spotkało Izrael, nas to dzisiaj nie spotyka. Tak jak powiedziałem, zobaczcie, no gdzie Bóg dziś zabija? Gdzie widzimy, że na powiedzieć, tam gdzieś w zborach, na powiedzieć, ileś trupów padło, tam gdzieś padło? A co by było, gdyby tak rzeczywiście miało być? I słyszysz wieści. A wiesz, że ten brat, a wiesz, że ta siostra nie żyją? Co ty? No tak, byli nieposłuszni Bogu. Bóg ich zabił w zgromadzeniu. Powiesz, no przeraziłbym się. No jak długo? No jak długo bez Pana można się przerazić? Jak długo Izrael się przerażał? To nas może dzisiaj zadziwia. Widzimy Izraela, który się przeraził na krótko. Widzimy bunt Koracha. Izrael przerażony, kiedy widzi, co Bóg zrobił na ich oczach. Jak Bóg wydał swój sąd. Dwa obozy przestały istnieć. I ziemia się rozwarła swoją jakby paszczę i pochłonęła ich żywcem wszystkim. Ludzie przerażeni uciekają. A za niedługi czas powtórka, Panie Boże. My Ci zrobimy powtórkę. Po co nas żeś Ty wyprowadził? Nie lepiej nam było w Egipcie? Wiecie, to jest naprawdę, możemy zobaczyć, jak straszny może być człowiek w swojej starej naturze, bo to była stara natura. Ale tak jak powiedziałem, tragedią jest to, kiedy człowiek dziś próbuje to powielać. Dlatego, tak jak powiedziałem, mogę się zastanowić, do którego miejsca mnie Bóg doprowadził. Do którego mnie doprowadził. Wiecie, można dojść do Morza Czerwonego i przed Morzem Czerwonym mimo wszystko uciec. Można przejść już to przez Morze Czerwone. Nawet no, na bębenkach zapląsać. Powiedzieć chwała Bogu. Ale czy On mnie dalej może prowadzić? Czy ja dalej będę Mu posłuszny? Czy ja rozumiem to, że On prowadzi mnie i chce mnie oczyszczać, aby mnie wprowadzić w tą ziemię obiecaną naprawdę gotowym? Czy ja może sobie myślę, no skoro przeszedłem przez Morze Czerwone, no to wszystko już jest załatwione. Bo tak się dzisiaj pokazuje ludziom. Załatwione, przyszedłeś przez Morze Czerwone, nie przejmuj się. Bóg już wszystko załatwił z tobą. No kłamstwo. Starczy czytać historię Izraela, jak ich Bóg prowadził. Bóg nie załatwił sprawy na drugiej stronie Morza Czerwonego, na tym drugim brzegu. Oni mogli zapląsać, oni mogli napowiedzieć chwalić Boga. No ale widzimy, co było dalej. Co się zaczęło ujawniać z tego serca, skażonego serca. Tego tak naprawdę, jakże dobrze bać się Boga, jakże dobrze trzymać się, można powiedzieć, tej Bożej ręki. Boże, kart smagaj, ale nie pójść. Nie pójść, bo widzę, że po prostu Izrael szedł, Ty ich prowadziłeś, Ty czyniłeś na ich oczach no, różne znaki, cuda, a mimo wszystko oni się Tobie sprzeciwiali. Nie pójść, trzymaj mnie, karć mnie, żebym ja się Tobie nie sprzeciwiał, żebym ja naprawdę sobie cenił, żebym ja sobie nie pomyślał, że wszystko już jest załatwione, przeszedłem przez to morze. To jest obraz, wiemy, że chrztu, może jest obrazem chrztu. Wiecie, człowiek może przejść przez chrzest, być zanurzonym w wody, te fizyczne wody, które mają nam pokazywać, na powiedzieć, to zanurzenie w śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, która się rzeczywiście dokonuje w człowieku.
I człowiek może myśleć, no przecież ochrzciłem się, no wszystko już jest załatwione. Nie, to nie jest załatwione. Dzisiaj mówię tak do mojego syna, słuchaj, mogłeś się ochrzcić, to jest piękne, że człowiek się może ochrzcić. Jesteś na drugiej stronie, ale tam chcesz rozbić obóz? Myślisz, że to już jest twoje miejsce docelowe? A niekiedy diabeł mówi, to jest twoje miejsce już docelowe. Skoro przeszedłeś przez morze, już masz miejsce docelowe. To nie jest miejsce docelowe. Miejsce docelowe to jest wieczność z Bogiem. To jest docelowe miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. I kiedy patrzymy na to prowadzenie Izraela, możemy naprawdę zobaczyć prowadzenie dzisiaj nasze, dokładne tego odbicie. Teraz tylko, czy w tym prowadzeniu wy też widzę narzekanie, szemranie, nieposłuszeństwo, niewiarę? Jeśli gdzieś mogę to dostrzegać, to chwała Bogu i oczyszczać się z tego. A nie, żeby pozostać w tym. Nie, żeby czasami dać się rzeczywiście oszukiwać i myśleć, no miejsce dalej, jakaś oaza, no to już na pewno jest moje miejsce. To też nie jest to miejsce. Naprawdę trzeba to zrozumieć, to też nie jest to miejsce. I można sobie cały czas mówić, moje miejsce docelowe, wieczność z Bogiem, to jest moje miejsce. Żadnego miejsca tutaj na ziemi nie mam docelowego. Tu na ziemi muszę dać mu się poddawać. Tu na ziemi muszę się oczyszczać. Muszę, to jest element oczyszczania. Izrael szedł. Bóg by ich oczyścił. Naprawdę, ja wierzę, że Bóg by ich oczyścił, kiedy by poddali się całkowicie Bogu. On by ich oczyścił przez tą, można powiedzieć, wędrówkę. Ona nie musiałaby trwać rzeczywiście 40 lat. Ona trwała z powodu ich, można powiedzieć, właśnie głupoty. Tak możemy to niestety nazwać. Z powodu głupoty człowieka, niewierzeniu Boga, nieposłuszeństwu Boga, ona trwała taki długi okres. Nie musiałoby to trwać. Bóg by mógł uczynić to, co zechciał, przez ten okres, który miał dla nich wyznaczone, aby oni weszli do ziemi obiecanej. Mogliby wejść. Mogliby wejść wszyscy. Ale tu zobaczcie, czytamy, że wielu sobie z nich Bóg nie upodobał. A dlaczego Bóg sobie nie upodobał? Czy ja dzisiaj właśnie myślę w ten sposób, że dzisiaj mogę po prostu być w miejscu nieupodobania Bożego? Jeśli On nie może mnie nadal prowadzić. Mogę być w tym miejscu Bożego nieupodobania. List do Hebrajczyków pokazuje nam miejsce Bożego nieupodobania. 10 rozdział, kiedy czytamy, tam bodajże 32, 33 wiersz czytamy. Lecz Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną. To jest miejsce Bożego nieupodobania. Człowiek może powiedzieć, no ale ja się nie cofam, ja stoję w miejscu. Miejsce Bożego nieupodobania. Miejsce, w takim miejscu, żeby się nigdy nie znajdować. Być zawsze rzeczywiście w tym miejscu, jak dalej mówi następny wiersz, lecz Bóg ma prawie w tych, którzy wierzą, zachowują wiarę. Bóg ma właśnie upodobanie w tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. Którzy Bogu ufają, w których On może dokonywać swojego dzieła. Bóg przecież, zobaczcie, uczył Izraela. Kiedy tak sobie myślałem, no przecież Izrael czy nie wiedział po prostu, co Bóg od nich chce, w co chce naprawdę ich wprowadzić, jakie są jego wymagania, w pewnym sensie żądania. On mówił. Bóg mówił do Izraela. Oni byli o tym uświadamiani. Oni nie mogli sobie w jakikolwiek miejscu powiedzieć, na którym byli tam na tym pustyni, choćby to było w miejsce chwilowe jakieś piękne, to na pewno tu. Nie. Bóg wyraźnie przecież do nich mówi, gdzie ich prowadzi, co od nich chce. Nawet przeczytam, wiecie, to miejsce. Jest to na powiedzieć coś, co tak samo i my dzisiaj możemy wziąć. My też przecież o tym czytamy. Możemy powiedzieć do nas ludu wybrany. Czytamy o tym, co Bóg od nas dzisiaj chce. Jakie są żądania Boga względem nas, którym rzeczywiście my sami nie jesteśmy w stanie sprostać. Czytamy w Starym Testamencie, moglibyśmy otworzyć to już w Nowym Testamencie. Przeczytamy to samo. Te same słowa, które się czytą dzisiaj do nas, ludzi wierzących. Izrael nie skorzystał z tych słów.
nie wziął sobie tych słów do serca. Dali się oszukać, myśląc, że skoro Bóg nas wyprowadza z Egiptu, no to teraz no, my jesteśmy szczególni. My naprawdę jesteśmy szczególni. No to my możemy, już sobie możemy. Nie, my sobie już nie możemy. Skoro wyznali, Bóg jest naszym Bogiem, zakończyło się, my sobie możemy. Niekiedy można sobie nie zdawać do końca sprawy, że kiedy wchodzę w wody chrztu, ale Bóg pokazuje to, Bóg uświadamia człowieka. Bóg nie prowadzi człowieka w nieświadomości, ale uświadamia człowieka w tym, można powiedzieć, że kiedy weszłeś, kiedy wyznałeś mnie Panem, już nie należysz do samego siebie. Niemiłe ciało, od razu zaznaczam znowuż, niemiłe mojemu ciału, nie należy do siebie. Ono rzeczywiście się wzdryga, każdy z nas może powiedzieć. Ale w trzeciej Księdze Mojżeszowej, trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział, takich parę wierszy przeczytam tylko, bo one jakby pokazują to, co Bóg dzisiaj mówi też do swojego ludu na ziemi. Czytamy tutaj tak. Nie kalajcie, od 43 wersetu, nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, które pełza, i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym, bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. To jest prawo, które dotyczy bydła i ptactwa. Może tylko do tego miejsca. Ale tu zobaczcie, Bóg mówi tak wyraźnie do Izraela. Do nich wtedy wyraźnie pokazywał: uświęcajcie się, bo miam jest święty. Bądźcie świętymi. Czy my tego nie znajdujemy z tego samego w Nowym Testamencie? Wiecie, tu nie można sobie powiedzieć, że załatwione zostało już wszystko. Załatwione. Jestem na drugiej stronie, mogę zapląsać. Załatwione. Nie. Ten lud musiał iść dalej. Ten lud musiał się dostosować, ale nie chcieli się dostosować. Oni mogli sobie pomyśleć, no przecież wszystko już jest w porządku, czegoż Bóg jeszcze od nas żąda. Tak człowiek dzisiaj może gdzieś tam powiedzieć, no przecież wszystko już jest w porządku, czegoż Bóg jeszcze ode mnie chce? Jednak Słowo Boże mówi, że Bóg chce. Bóg chce naszej świadomości, Bóg chce tak, żebyśmy byli świadomi, jakimi On nas chce, jakimi On nas chce, bo On pokazał temu ludowi, jakim On go chce mieć. Nie tam, w ziemi obiecanej, ale prowadząc ich do tej ziemi obiecanej. Prowadząc ich. Dzisiaj ludziom się mówi, Bóg chce was mieć tam, świętymi, doskonałymi. A tutaj możecie być, jak być. Jak ludy tego świata. To, co Maciek tak wspomina, co słyszymy niekiedy właśnie w różnych naukach. Nie, to jest kłamstwo, oszustwo. Bóg chce mieć nas doskonałymi w Jezusie Chrystusie. Chce, żebyśmy tu mu się poddawali, żeby on nas tutaj w tą doskonałość mógł już wprowadzać. Mógł nas już wprowadzać. I ja mogę się badać, ile Bóg mnie może wprowadzać w tą doskonałość, a w ile On nie może mnie wprowadzać, bo ja mu się nie chcę dawać wprowadzać. Bo ja nie chcę przyjąć Jego sposobu wprowadzania się w tą doskonałość. I tak jak powiedziałem, zobaczcie, list do Hebrajczyków. 12 rozdział. Zobaczcie, znowuż mamy te słowa. Możemy dziękować, że Bóg jest tak kochającym Bogiem, że dał nam tak cudownego Zbawiciela, który nie pozostawił nas w ciemności, nie pozostawił nas w jakiejkolwiek głupocie, w jakimkolwiek oszustwie, ale On dla nas wszystko odkrywa, żebyśmy my byli świadomi. Żeby ta świadomość rzeczywiście mogła w nas działać to, że tak jak powiedziałem, podaję moją rękę Panu i powiedzieć, Panie,
Jeśli Ty tego nie uczynisz, jeśli Ty mnie nie poprowadzisz, ja nie będę taki, bo ja nie jestem w stanie być takim. A tu czytamy w tym 12 rozdział, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie. Izrael miał dążyć do tego. Czytamy tam, uświęcajcie się, bo miałem jest święty, bądźcie wtedy świętymi. Oni nie mieli spożywać tamtego i tamtego i tamtego. My mamy się dzisiaj uświęcać. A Piotr też o tym pisze. Że Bóg jest święty, wtedy i my mamy być świętymi. Czyli mamy się uświęcać. Czyli jest dla nas jakby wytyczone zadanie tutaj. Zadanie, któremu my jesteśmy rzeczywiście jedynie w stanie sprostać w naszym Panu Jezusie Chrystusie, to co było czytane. Trwajcie we mnie, a ja w was. Chrystus w nas to jest nasze uświęcenie, to jest nasza świętość. To jest nasza doskonałość. To jest dochodzenie do tego wszystkiego, jakim jest Bóg. Chrystus w nas. Bez Chrystusa w nas to są tylko rzeczywiście mrzonki. Bez Chrystusa to możemy powiedzieć sobie śmiało baśnie. Baśnie, niemożliwe. Ale na końcu i tak wszystko będzie pięknie. Niemożliwe, ale będzie pięknie. No, niestety Paweł pokazał, że nie jest to pięknie. Izrael mógł myśleć, może dojdziemy bez Boga do tej ziemi. Może my sobie sami poradzimy. No, ale sobie nie poradzili. Paweł, to co mogliśmy czytać, że wielu z nich upodobał sobie Bóg i ciała ich zasłały pustynię. Dzisiaj może to jest smutne. Nie chciano by może tego słuchać. Niestety ta pustynia też dzisiaj jest zasłana ciałami. Ciałami ludzi, którzy byli wierzący. Nadal uważają się za wierzących. Ale w nich Bóg nie ma upodobania, bo się cofają. Bo się cofają z powrotem do tego Egiptu, bo się cofają z powrotem do tego świata, do metod tego świata, do sposobów tego świata, do pożądań tego świata. Tak jak Paweł mówi, że z płaczem mówi o tych ludziach, którzy kiedyś przecież mogli tak pięknie służyć Panu i iść za Panem, lecz dziś są wrogami krzyża. Z płaczem o nich mówię. Później czytamy list Judy, który pisze, że stali się po dwakroć umarłymi. To są ludzie, którzy ślą tą pustynię, duchową pustynię. I naprawdę, żeby nie dołączać do tych trupów na tej duchowej pustyni. Ale lepiej rzeczywiście być tymi, którzy idą. Tak jak pięknie Słowo Boże mówi, którzy ufają Panu, którzy wznoszą się w górę jak orły. Szybują wysoko na tych wyżynach pańskich. I mogą być tym wiatrem Ducha Świętego noszeni. Ten wiatr może ich nieść tam, gdzie chce Pan. Tego weźmy naprawdę sobie te słowa głęboko do serca, które mógł napisać Paweł do wierzących. Dzisiaj do nas, kiedy my możemy je czytać i możemy się badać, tak jak powiedziałem, w którym miejscu zbawienia jestem. W którym miejscu, można powiedzieć, Bóg już mógł mnie postawić. Czy ja sobie nie określiłem jakiegoś miejsca? Bo to może być miejsce, gdzie mój trup pozostanie. Może pozostać, ale to nie musi być miejsce. To mogę zmierzyć do tego najwspanialszego miejsca. Ale jest cena. Cena, którą muszę głęboko się zastanowić, czy ja chcę ją płacić. Czy ja w ogóle widzę to miejsce, czy ono jest dla mnie cennym miejscem, realnym miejscem, wieczność z Bogiem. Diabeł chce pokazać, że tu na tej ziemi są przecież tak piękne miejsca, że tu na tej ziemi jest tyle jeszcze fajnych rzeczy. Dla ciała może fajnych, ale dla duszy zgubniczych, jeśli tak to mogę określić. Zgubnych, bo one mogą duszę pogrążyć w oddaleniu totalnym od Boga. Ciało tego nie widzi. Ono myśli, no przecież to jest dla mnie fajne i to jest dla mnie fajne i to jest dla mnie dobre.
I to jest dla mnie dobre. A dusza, jeśli pójdzie za tym ciałem, które mówi, to jest dla mnie dobre, to dusza zginie. Może być tym rzeczywistym, jak to Paweł napisał, tym trupem zasłającym pustynię. Tam, gdybyśmy mieli dalej czytać, to moglibyśmy widzieć, jak właśnie ten lud postępował. I później Paweł mówi, a to wszystko zostało napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. My jesteśmy przecież u tego kresu. My widzimy, co się dzisiaj dzieje. Jakie dzisiaj wypływają baśnie, nauki, fałszywe. Usiadł lud, aby jeść i pić i się bawić. I poginęło, czytamy. I poginęło, i poginęło, i poginęło. Wiecie, to jest naprawdę straszne, kiedy się to czyta. I poginęło, i poginęło, i poginęło. Jak se ludzie mogą lekko traktować Boga. A dzisiaj jak się traktuje Boga, dzisiaj jak się traktuje zbawienie, dzisiaj jak się traktuje ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest dobrze powiedziane w tej pieśni, że smutny i bolesny to stan, gdy w duszy człowieka nie może uwielbić się Pan. A on się nie może często uwielbić, bo dusza nadal gdzieś nakierowana jest na Egipt. Myślę, że w Egipcie znajdzie też jakieś jeszcze szczęście. Co Izrael znajdował w tym Egipcie, że tak chciał do niego wracać? Jakie wartości były w tym Egipcie? Czosnek? Cebula? Ogórki? To naprawdę były aż tak wielkie wartości? To zobaczcie, no słup ognia, który widzieli oni w nocy, obłok w ciągu dnia, to nie była wartość dla nich już. Smutne, gdy dzisiaj Chrystus nie jest wartością. Kiedy dla człowieka Chrystus nie jest wartością, kiedy dla człowieka może jakieś napowiedź, może sport, może tamto, no to jest wartość. To osiągnąć, do czegoś dojść. To jest smutne, gdy mu napowiedź człowiek mieniący się wierzącym gdzieś idzie w taką głupotę, myśląc, bo to jest ten Egipt. To mogą być te ogórki, ten czosnek, te warzywa. To może mięso, które tam mieli raz na jakiś czas. Nie wiadomo na ile czas. Niech naszą wartością będzie Chrystus. Niech naszą cennością będzie zbawienie. Niech naszą radością będzie rzeczywiście to, że Bóg chce nadal z nami wykonywać pracę. Naprawdę, że On ją chce wykonywać. Każdy z nas doświadcza sam na sobie, że Bóg chce wykonywać tą pracę, że On nie powiedział, ja już zakończyłem. Izrael przecież nie usłyszał tego, ja zakończyłem już nad wami pracę. Tu już możecie sobie osiąść. Nie, ja was prowadzę do ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ja was prowadzę. Bóg nie powiedział, doprowadziłem. Dopóki byli na pustyni. Myśmy też jeszcze nie doszliśmy, ale zdążamy. Ale czy w tym zdążaniu nasze spostrzeganie Boga, nasze patrzenie na to, co Bóg mówi, co Bóg chce, to czego pragnie dokonać z nami, będzie dla nas tak ważne, że On będzie mógł to czynić. To jest właśnie to, że my naprawdę będziemy cenić sobie to, co Bóg powiedział. Jeśli On ostrzega, jeśli On mówi, że to jest przestroga dla nas, to my tą przestrogę powinniśmy wziąć do serca i mieć ją rzeczywiście głęboko w naszym sercu. Żeby sobie tego nie zlekceważyć, żeby być ludem, który jest naprawdę Bogu wdzięczny. Mam zbawienie. Trzymać się tego zbawienia i prosić Boże, prowadź mnie dalej w tym zbawieniu. Jednak wiecie, sobie to powiedziałem, że diabeł ma takie kołyski. Idzie taki wierzący, a diabeł mówi, połóż, ja cię pokołysam. No, taki zmęczony jesteś, połóż się, no fajnie, tak cię pokołysam. Te kołyski to jest, już jesteś w porządku. Już jesteś w porządku, ty nie musisz dalej, ty nie musisz się oczyszczać, ty nie musisz się uświęcać, pokołysam ciebie. Ma dużo takich kołysek na takich etapach. Niech Pan nas strzeże, żebyśmy w żadną kołyskę nie dali się wprowadzić diabła. No, bo kiedy widzimy Pana, Pan nie ma kołysek. Nasz Pan Jezus Chrystus nie ma żadnej kołyski na całym etapie drogi do
tego niebiańskiego miasta, moglibyśmy powiedzieć. Żadnej kołyski. Który Pan powiedział, chodź, połóż się, mój sługo, jesteś teraz zmęczony, ja Cię pokołysam. Nie, Pan nie kołysza, ale diabeł tak. A dzisiaj szczególnie, to on normalnie dzisiaj to ma hurtownię z tymi kołyskami. No i oferuję mu na powie też za darmo. Ja Cię pokołysam, nic nie musi za to zapłacić mi. Pokołysam Ciebie. Nie dajmy się niczym kołysać. Ale patrzmy rzeczywiście w nasze serca, badajmy nasze serca. Powiedziałbym właśnie może oczami naszego Pana Jezusa Chrystusa, poddawajmy Mu się, żeby On mógł wszystko z nami uczynić, wszystko, czego On chce, aby On nas mógł wprowadzić do naszej ziemi obiecanej, abyśmy my mogli ją naprawdę posiąść. Amen.